Akacjowa 38, odcinek 239, Kajetana podejrzewa, że Justo coś przed nią ukrywa. Mieszkanie Ramona i Trini obserwuje tajemnicza, zakapturzona kobieta. Zachowanie Justo budzi podejrzenia. Justo jest zagrożone przez German i zachowujący się bardzo dziwnie. Gerla nie chce już pomagać Felip, a Celia prosi Trini o radę. Zachowanie Justo wydaje się bardzo dziwne zarówno Manueli, jak i Kajetanie. Oboje podejrzewają, że coś ukrywa, zwłaszcza Kajetana, która zauważyła, Justo nie ma już ochoty krzywdzić German i uważa to za szczególnie dziwne. Kajetana z doświadczenia swoich intryg wyczuła, że rozmowa Justo z German miała za temat coś ważnego i próbuje zrozumieć, o co może chodzić, skoro jej kochanek temu zaprzecza. W rzeczywistości German trzyma męża Manueli w ryzach w związku z morderstwem markiza San Cidrian i postawił mu warunek, aby nie donosił mu o pomocy w zniszczeniu Kajetany. Jesus Guerra został odrzucony przez Celię i w związku z tym postanowił zaprzestać wspierania kariery politycznej jej męża Feli. Celia wciąż nie może zrozumieć, jak to było możliwe, więc postanawia rozwiązać problem, aby pomóc prawnikowi. Fabuła Akacjowej 38 ujawnia, że kobieta konsultuje się z Trini, mniej kruchą i naiwną od niej, która zawsze ostrzegała ją przed celami Gery wobec niej. Co doradzi jej żona Ramona? Tymczasem Maria Luisa Palacios postanawia zmienić swoje życie i odłożyć na bok uczucia do Wiktora. Młoda córka Ramona myśli wtedy, aby skoncentrować się na nauce, aby odwrócić swoją uwagę. Tymczasem w jego domu dochodzi do dość osobliwych wydarzeń. Tak naprawdę do Trini i Ramona wkrada się tajemnicza kobieta, by szpiegować Trini i Ramona. Wkrótce odkryjemy, że może to być Lourdes, matka Marii Luizy i pierwsza żona Ramona, która wcale nie umarła, jak wszyscy myślą.